Cześć kochani, dzisiaj porozmawiamy sobie o takim tanim zestawie do łowienia metodą surfcastingową, czyli z plaży łowimy nasze rybki, takim typowo wakacyjnym. Zapraszam na film. I co, jaka różnica jest? Przelotka jedna? Tak, na jednym składzie masz jedną przelotkę, a normalnie na Mikado masz po dwie przelotki. Jacek. Czyli można było powiedzieć, że ta biała jest do dalekich rzutów. Tego nie wiem, nie próbowałem jeszcze. Zaraz będzie możliwość. Twój nowy nabytek, dwa sztormy mikadowskie. Jak one się sprawują? Zarąbiście. Jestem zadowolony w 100%. Zawody czerwcowe, które były w Jastarni, tak? Mhm. Pierwsza próba do wody, no i wygrałem zawody. Myślisz, że ten kij obsłuży każdą rybę, łącznie z leszczem, z takimi delikatnymi rybkami? Leszczyk, powiedzmy, płoć, tak, okoń, mystarszy, to jest naprawdę dobry kij. Mhm. Ja jestem zadowolony w 100% i mówię, no, jeżeli ktoś ma ochotę zrobić zakup, polecam w 100%. Jakie ciężarki według Ciebie najlepiej obsługuje? Ja mam w tej chwili 140 i to jest wystarczająco, a więc nie potrzeba jakiegoś tam mega ciężkiego. Mhm. Co? Zabawa. Taka ładna nawet, nie? To jest ten topowy model, nie? Ale fajna jest, działa tak. Ile ona kosztuje? No 600. Ciutka, nie? Patrz, ile ty masz ludzi do obsługi, nie? Jak se wychowasz, tak masz, nie? Ty se uważaj, dobrze? Jak, Mirek? Fajnie ciągnie. Te niebieskie się przy 130 najlepiej ładują, nie? Jeszcze raz sobie spróbuję. Ale fajnie, ja już widziałem już w połowie, jak to, że fajnie daleko lepiej. Oczywiście. Ale dziś to zwiniesz? No jak wypierdzielił tam pod specję, no to co mam zrobić? Mirek ma ludzi od wszystkiego, ja widzę. Ona sama w sobie też nie jest aż tak mocno sztywna, nie? Patrząc na szczytówkę, jak wiesz, przy samym graniu ryby, tak? W porównaniu, no, mamy tutaj tą, za dużej różnicy nie widać w tym, tak? Różnica na pewno jest przy wybrzusze. Nie, na pewno delikatna jest biała, bo to widać po samych szczytówkach, tak? Aha. Biała, żółta już jest delikatnie mocniej, no ta już się całkowicie inaczej, bardzo mocno jest sztywniejsza już, nie? Także mówię, no czerwona jest, no na łapanie leszcza jest idealna, nie? Czyli wakacyjne łowienie typowo to bierzesz czerwone? Tak, dokładnie. Chociaż dziś mam niebieskie z końcówkami degi. Aha. No ale jakbyś miał czerwoną, to byś nie musiał końcówek dać. Nie, bym nie musiał dokładać, tylko akurat miałem te w pokrowcu, więc zabrałem te. Mhm. Nie chciało już mi się przekładać. Ta wędka przy 120 gramach odważniku bardzo ładnie się ładuje. Podejrzewam, że przy cięższym będzie jeszcze lepiej się ładowała. Ja obecnie używam na niebieskich przeważnie 130-140 gram, bo one się najlepiej ładują przy tych. No a czerwone są bardziej delikatniejsze od tych dwóch wędzisk, więc no myślę, że tam też maksymalnie te 120-130 gram, żeby tak się fajnie ładowało, daleko leciało, będzie ok. A ta? Ta myślę, że spokojnie przy tak, teraz mam 120 gram założone, więc fajnie leci, ale przy myślę tak gdzieś 160 powinna lecieć też dobrze, nie? Jednak jest od 100 do 250 gram, a tamte są od 100 do 200 gram, więc to jest różnica jednak w naprężeniach w całym ładowaniu też wędki, nie?
Pytacie nas często o tanie wędzisko do surfa dla tych ich początkujących. Wydaje mi się, że no to czerwone wędzisko, które tutaj właśnie widzicie, Mikado, jest takim najlepszym wędziskiem, które możemy z czystym sumieniem polecić, ponieważ no to wakacyjne łowienie leszczy, flonder. To wędzisko jest na tyle miękkie, że rewelacyjnie sobie radzi z tymi rybkami właśnie. Jeżeli byście chcieli wypróbować to wędzisko w akcji, polecam również taki zestaw, gotowy zestaw dla surfka. Można go zakupić w firmie Ecofishing. Skoro możemy łowić na dwie wędki, warto sobie wybrać dwie różne wędki. Często widzimy, że koledzy mają tutaj dwie identyczne. Bardzo fajnie się na to łowi, szczególnie jeżeli mamy stojak taki pozwalający na umieszczenie tych szczytówek bardzo blisko siebie. Wówczas możemy obserwować różne zachowanie szczytówki, czyli tak no, oddzielić to drganie tej szczytówki, takie spowodowane falą, od tego typowego brania. Jest zdecydowanie nam prościej, ale ja bym Wam zalecał kupić jedną wędkę miękką, a drugą twardą. Tą twardą dalej zarzucimy, ale jeżeli chodzi o hol ryby, no to ona mniej nam wybacza. Ta miękka wędka zdecydowanie no, bliżej leci, ale no, hol ryby tutaj jest bardziej przyjemniejszy. No i tak pośrednia wędka to jest właśnie ta czerwona. Możemy zastosować ciężarek jakiś 120, czyli no taki dosyć już spory, wystarczający na nasze tutaj warunki władysławowskie czy w Karwi, czy no tutaj na tym naszym środkowym wybrzeżu, a super leci daleko i da po prostu radę. Reasumując, jeżeli macie kasę, możecie sobie pozwolić na dwie różne wędki, jeżeli nie macie kasy, weźcie sobie jakiegoś federka i dokupcie tą czerwoną wędkę Mikado. Możecie sobie sami skompletować zestaw końcowy. Pamiętajcie o przyponie konicznym, czyli takiej dłuższej, 15-metrowej żyłce o przekroju 0,5-0,6. To chodzi o to, że po prostu jak zarzucamy ten nasz zestaw, mamy ciężarek 120-140 gramów i żeby nam żyłka wytrzymała, to musimy użyć tej żyłki konicznej, tego ostatniego elementu naszego zestawu. Oczywiście tam też dowiązujemy zestaw, gdzie mamy te boczne troki. Możemy mieć, tak jak już mówiłem, dwa. Pamiętajcie oczywiście o tym, żeby wykupić sobie pozwolenie. No i pamiętajcie o bezpieczeństwie, a jeżeli chcecie coś jeszcze sobie zobaczyć, jakiś filmik, zapraszam na Władek TV. Tam macie wszystkie informacje. Macie masę filmików, bo z 250, więc możecie sobie wszyściutko obejrzeć.